Są także przedstawiciele stowarzyszeń międzynarodowych, Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów MEDEL, Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych oraz Fundacji Niderlandii Judges for Judges. Wysiłek nasz prawników w walce o praworządność, o wolne sądy nie byłby skuteczny, gdybyśmy nie mieli od 4 lat masowego wsparcia Polaków, obywateli. Dziękuję Wam, że jesteście z nami, że jesteście zdeterminowani. Spotykamy się od kilku lat pod sądami, pod Ministerstwem Sprawiedliwości. Na spotkaniach wielu małych miejscach w kraju, tak zwanych kafejkach prawa. Dziękuję Wam za Waszą mądrość, za to, że wiecie, że sądy się same nie obronią i że prawda się sama nie obroni. Za to, że wiecie, że politycy chcą sądy podporządkować, by mieć niekontrolowaną władzę nad ludźmi. Powodem dzisiejszego marszu tysiąca tu, jak Państwo wiedzą, jest procedowana obecnie w parlamencie ustawa kamienicowa represyjna. To jest najbardziej hańbiąca ustawa w ostatnich latach, jaką nasz parlament przygotowuje. Jest to ustawa oczywiście sprzeczna z konstytucją, prawem Unii Europejskiej. Jest to ustawa, która likwiduje właściwie niezależność sądów, niezależność sędziów, samorządność sądów, ustawa, która ustanawia represyjny system dyscyplinarny wobec sędziów. I to że doskonale zdają sobie z tego sprawę autorzy tej ustawy. I nie ma sensu o nim przechodzić, tak jak moi sami zamiedzą. Dlatego dzisiaj spotykamy się nie w parlamencie, dyskutując z rządzącymi, ale spotkamy się. Straszna przód samochodu, poproszę. Straszna przód samochodu. Wolne sądy! Wolne sądy!
Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Nie,
motywacji. Kino kultury. Oh,
Czyli tu się spotykamy. Tu na pewno się na końcu filmuję to, co z tyłu.